Proszę się przedstawić. Moje nazwisko Ryszard Błaszczyk, reprezentuję firmę Transport Drogowy Ciężarowy, Budowa i Remont Dróg Józef Potocki. Jesteśmy podwykonawcą, praktycznie mieliśmy wykonać tylko tu nawierzchnię dwuwarstwową z mas asfaltowych, natomiast no, wykonawca, który wygrał przetarg, nie bardzo się sprawdził w wykonaniu podbudowy, no i musieliśmy wykonywać wszystko za niego. Proszę scharakteryzować firmę swoją, co wykonujecie? Działamy już 20 lat na rynku. Wykonujemy praktycznie wszystkie roboty drogowe, począwszy od odwodnień, kanalizacji, poprzez podbudowy, nawierzchnie, mosty również. Jaki jest cel wykonywanych tutaj prac? Gmina dostała środki z dotacji ochrony gruntów rolnych i jest to droga traktowana jako dojazd do pól. W związku z tym, że tutaj gospodarze dojeżdżają do pól, gmina postanowiła ulepszyć ten dojazd, utwardzić drogę, żeby rolnikom po prostu lepiej odbywał się transport. Jaki zakres prac obejmują aktualnie działania terenu budowy? Aktualnie poprawiamy podbudowę, którą zrobiliśmy w piątek, z tego względu, że przez sobotę i niedzielę ludzie tu jeździli. Dzisiaj rano wynikła sprawa podwodnienia tamtego odcinka, gdzie inspektor nadzoru dopiero dzisiaj rano zgłosił jakieś dodatkowe rurę odwadniające, w związku z tym tam na świeżo jest przekop, który hamuje w tej chwili roboty bitumiczne, no ale takie było zarządzenie inspektora nadzoru. Czy były jakieś utrudnienia na tym terenie budowy w wykonywaniu zleconych prac? Oprócz tej rury oczywiście. Znaczy powiem tak, dla mnie jest to niezorganizowana budowa i tak nie powinno się tego wykonywać. Nie? W związku z tym, że w zeszłym roku obiecaliśmy w gminie i Kubiczowi, że położymy tą drugą drogę, bo w tamtym roku jedną drogę kładliśmy na asfalt. W związku z tym trudno mi się było wycofać. Natomiast po przyjechaniu na plac budowy po prostu byłem załamany. Rozumiem, to cały komentarz. No rozumiem. Czy często realizujecie inwestycje tego typu? No, różnie to bywa, ale dosyć dużo robimy dróg gminnych, nie? Robimy również na drogach wojewódzkich, powiatowych i na krajowych, także w zależności od wygrania przetargu tam działamy, nie? Jak pan ocenia postęp wykonywanych prac tutaj na tym terenie? No w tej chwili to już końcówka. Dzisiaj kładziemy pierwszą warstwę asfaltu, jutro kładziemy drugą warstwę ścieralną i będzie finisz. Czyli rozumiem, że jutro będzie oddana droga do użytku, tak? Jutro będzie zakończona i oddana do użytku. Dziękuję panu bardzo za wywiad. Proszę bardzo.